O, dobry wieczór. Widzę, że jesteśmy już wszyscy w komplecie, więc możemy zaczynać. Pewnie zastanawiacie się, co takiego przykuło moją uwagę w tamtej okolicy. Otóż moje okno. A co z tego okna widać? Nowy sąsiad. Nowy sąsiad to mnóstwo pytań, mnóstwo niewiadomych. Kto to będzie? Mężczyzna, kobieta, rodzina? Młodszy, starszy? Będzie urządzał huczne imprezy? Nie będzie urządzał hucznych imprez? Będzie miał jakiegoś zwierzaka, pieska, który będzie szczekał i przeszkadzał mi w nagraniach? Nie wiadomo, chociaż ja sam mam psa, ale mój nie szczeka. Mnóstwo pytań i jeszcze więcej niewiadomych. Chociaż ten sąsiad zapowiada się całkiem ciekawie. Ogólnie jest bardzo wysoki, ma jakieś 2 metry albo i więcej, być może gra w kosza. No i ręce ma jakieś dziwnie długie, ale być może to też od tego, że gra w kosza. Zastanawia mnie też, co nosi w tych pudłach, bo ma ich strasznie dużo, a odkąd zaczął je wynosić z samochodu, strasznie daje jakimś dziwnym odorem. Także zastanawiam się, co jest w tych pudłach. W każdym razie wypadałoby zapoznać się z nowym sąsiadem, dlatego teraz zapraszam was na historię Kacpra Badziury właśnie pod tytułem Nowy Sąsiad, a sam pójdę i zapo... Czyżby nowy sąsiad przyszedł do mnie? Posłuchajcie historii, ja przywitam się z sąsiadem i widzimy się za chwilę. Rzęsisty deszcz padał z nieba od kilku godzin, zamieniając okoliczne wiejskie drogi w jedno wielkie bagno. Ciężkie krople rytmicznie uderzające o szybę działały uspokajająco na Sir Ronalda Winksa, który paląc cygaro spoglądał na okolicę, którą przez czarne chmury i gęstą mgłę otaczała mroczna ciemność. Nagle usłyszał w oddali rżenie koni, krzyki woźnicy przebijające się przez dźwięki ulewy i grzmotów. Zaskoczony mężczyzna skupił swój wzrok na drodze i po chwili dostrzegł potężny, czarny powóz, ciągnięty przez 2 ogiery. Ron zdziwił się. W końcu widok powozu zamiast samochodu nie należał już do czegoś częstego. A fakt, że ten bez najmniejszego problemu poruszał się po bagnistej drodze i już po chwili stał przy jego bramie, wprawiał go w osłupienie. Mężczyzna nie spodziewał się żadnego gościa, więc tajemniczy przybysz nieco go niepokoił. Po chwili drzwi karety się otworzyły i Ronald ujrzał, jak ze środka wyłania się kształt postaci o dość ohydnej aparycji. Pomimo niesprzyjającej pogody, Sir Winksowi udało się dość dobrze przyjrzeć przybyszowi. Był to bardzo stary mężczyzna, ubrany w staromodny, czarny płaszcz i duży cylinder, zasłaniający większość podłużnej, pomarszczonej twarzy. Jego ręce i nogi były nadnaturalnie długie, przez co mocno chwiał się, stawiając niepewne kroki, a gdy zaczynał ruszać rękami, te wyglądały wręcz jak macki. Nawet pomimo wielkiego garba przybysz mierzył prawie 2 metry wzrostu, co potęgowało upiorne wrażenie, jakie wywoływał samą aparycją. Spokój, jaki jeszcze przed chwilą towarzyszył Ronowi, teraz zniknął, zastąpiony przez podenerwowanie i zimne dreszcze. Ku jego zaskoczeniu karykaturalna postać ruszyła powolnym, chwiejnym krokiem w kierunku jego posiadłości. Pani Wright? Krzyknął drżącym głosem, odbiegając od okna. Tak, proszę pana? Coś się stało? Czy ktoś miał mnie dzisiaj odwiedzić i zapomniała mnie pani o tym poinformować? Nie, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Sir Winks już nie odpowiedział, tylko szybko zszedł schodami na parter i ruszył do drzwi, czekając, aż upiorny, tajemniczy przybysz zapuka. Minęła jednak dłuższa chwila, a zza ściany nie dochodził żaden dźwięk, więc zdziwiony gospodarz postanowił wyjrzeć przez wizjer. Pusto. Odczuł wyraźną ulgę. Nie tylko przed wejściem nikogo nie było,
Zniknął też powóz i to pomimo, iż Ron nie słyszał, jak ten odjeżdżał. Powoli otworzył drzwi i wtedy zobaczył jeszcze coś. Mężczyzna, który przed chwilą podjechał pod jego dom, teraz stał w drzwiach posiadłości naprzeciwko i spoglądał w jego stronę. Przez paskudną pogodę nie mógł mu się dobrze przyjrzeć. Jednak czuł, że przybysz uśmiecha się, szczerząc zęby w dość osobliwy, wręcz obrzydliwy sposób. W końcu jednak zniknął w środku i zamknął za sobą drzwi. Wtedy Ron dostrzegł pomiętą kopertę na swojej wycieraczce. Papier był tłusty, pokryty czymś lepkim, co tylko wzmagało obrzydzenie i strach odbiorcy. Jednak w końcu otworzył list. Drogi sąsiedzie, z przykrością oznajmiam, że Sir John Payne umarł wczorajszej nocy i jako jego jedyny krewny odziedziczyłem tę posiadłość w Northand. Wiem, że miał pan pewne problemy z mym kuzynem, ale zapewniam, że nie szukam wrogów i nie chcę sprawiać kłopotów. Dlatego zapraszam jutro na posiłek. Z wyrazami szacunku, pański nowy sąsiad. P.S. Jeśli jest pan zainteresowany pogrzebem, to odbędzie się w piątek w samo południe. Umarł? Zdziwił się Ron. I im dłużej myślał o treści listu i tajemniczym przybyszu, tym mroczniejsze wizje sobie wyobrażał. Problemy, o których wspomniał autor listu, to nie były zwykle sprzeczki. Ron od kilku lat podejrzewał sąsiada o prowadzenie sekty. Z jego domu często dochodziły nadnaturalne dźwięki, których Winks nie umiał w żaden sposób określić czy opisać policji. Jakby te pochodziły wręcz z innego świata. Do tego prawie co noc odwiedzali go ludzie, a przynajmniej racjonalna część Rona miała nadzieję, że to byli ludzie, bo ciemne kształty przybywające polami od strony cmentarza równie dobrze mogłyby być czymkolwiek. Winks parę razy wzywał policję, lecz ci nigdy niczego nie znaleźli, co w okolicznym mieście przyniosło Ronowi złą sławę i łatkę paranoika, a może nawet i szaleńca. Od paru tygodni jednak miał spokój, gdyż jak dowiedział się od służki sąsiada, John okropnie zachorował na osobliwy rodzaj paraliżu, który unieruchomił całe jego ciało poza oczami. Co było okropne już w samych opisach, a widziane na żywo musiało budzić zgrozę i przerażenie. Ta sytuacja nie ukróciła jego podejrzeń, a wręcz przeciwnie. Stwierdził, że ta jakże niespotykana choroba jest wynikiem nieudanych lub co gorsza właśnie udanych rytuałów. Lecz teraz nie miało to znaczenia. Po kilku tygodniach walki i przyjmowania płynnego pokarmu przez słomkę, John umarł, a jego następca zapewniał, że on nie ma zamiaru prowadzić podobnych działań. Aparycja nowego sąsiada nie napawała Ronalda zbytnim optymizmem, lecz postanowił dać mu kredyt zaufania. W końcu jakby nie patrzeć, ten był w żałobie, więc nawet nie wypadało go w tym momencie niepokoić. Toteż Sir Winks po prostu zostawił tę sprawę i poszedł wypić popołudniową herbatę na uspokojenie. Pomimo wątpliwości, Ronowi dość szybko udało się zasnąć. Lecz w nocy coś się zaczęło dziać. Przez chwilę słyszał dźwięk gdzieś w oddali, jakby ten dopiero przebijał się do jego świadomości przez sen. Ale po paru sekundach od przebudzenia Ronald był pewny. Było to rżenie koni. Niechętnie zwlókł się z łóżka i to pomimo przeczucia, że nawet nie powinien tego robić. Podszedł do okna. Na dworze zrobiło się zdecydowanie spokojniej. Przestało padać i czarne chmury się rozeszły, ukazując niebo rozświetlone gwiazdami. Winks spojrzał w dół, gdzie stały trzy powozy, praktycznie identyczne jak ten, który przyjechał parę godzin wcześniej. Z wszystkich wypełzły postacie, bardzo zbliżone kształtem do nowego sąsiada Rona.
Wysokie postacie w czarnych płaszczach i cylindrach, o nadnaturalnie długich kończynach i wielkich garbach, powoli przeszły do domu Johna Payne'a. W pierwszej chwili Winks chciał od razu dzwonić po policję, ale powstrzymał się. W końcu jego sąsiad nie robił nic złego. Przynajmniej jeszcze. Stał tak przy oknie przez dłuższą chwilę, lecz nic podejrzanego nie zaczęło się dziać. Z domu nie dochodził najmniejszy szmer, a niewielki promień światła tlił się tylko w jednym pokoju. Więc zmęczony mężczyzna już planował porzucić szpiegowanie i wrócić do łóżka. Ale w tym momencie drzwi do posiadłości naprzeciwko niego otworzyły się i na zewnątrz wyszły cztery osoby. Powozy nocnych gości już odjechały, więc Winks nie miał pojęcia, gdzie zmierzają dziwni przybysze. Nagle, ku zaskoczeniu obserwatora, postacie przykucnęły, podpierając się rękami o błotniste podłoże i ku zdumieniu Rona zaczęły szybko biec w kierunku starego cmentarza na czterech kończynach. Mężczyzna zamarł i nie dowierzał własnym oczom. Po chwili jednak zerwał się i zbiegł na dół, chwytając po drodze tylko swojego starego naładowanego kolta, który nigdy go nie zawiódł. Ściskając go w ręce, wybiegł na dwór. Targały nim emocje i nie myślał trzeźwo. Nie obchodziło go, że to, co zamierza zrobić, jest niebezpieczne. Musiał dowiedzieć się, co działo się w domu po drugiej stronie drogi. Klucze do mieszkania sąsiada dorobił już dawno temu, ale ponieważ Mr. Payne praktycznie nie opuszczał posiadłości, nigdy nie miał możliwości z nich skorzystać. Gdy tylko wszedł do środka, uderzył go okropny odór stęchlizny i starych ryb, od którego aż chciało mu się wymiotować. Przemógł jednak okropne uczucie i ruszył w głąb ciemnego domu. Od razu zauważył, że pomimo iż w całej Anglii światło elektryczne było już powszechne, tak tu nie było choćby jednej żarówki, co nie dodawało Ronowi zbytnio pewności. Zresztą wystrój rezydencji tylko zwiększał jego strach i utwierdzał w przekonaniu, że John Payne dawno postradał zmysły. Praktycznie każda ściana była zapisana jakimiś bełkotliwymi hasłami, których w ciemności, poza pojedynczymi słowami, nie dało się rozczytać. Zbliża się. Oni chcą. Azatot. Koniec. Chaos. Wojna. Powstaną. Słowa, które odczytywał, nie miały większego sensu. Nie łączyły się ze sobą w zdania. Facet musiał od tych plugawych, pogańskich rytuałów postradać zmysły do reszty. W końcu zostawił napisy na ścianach i ruszył dalej. W salonie na stole stał pulpit, na którym leżała stara, gruba księga. W każdym innym domu byłaby to Biblia, ale Ron podejrzewał, że w tym wypadku jest inaczej. Zapalił pojedynczą świecę i zaczął czytać. Okazało się jednak, że całość została zapisana w jakimś archaicznym, arabskim języku. Winks co prawda spędził trochę czasu na Bliskim Wschodzie podczas Wielkiej Wojny, pomagając w buntowaniu miejscowych plemion przeciwko Osmanom, a po wojnie pomagał przy organizowaniu nowych, zależnych od Zjednoczonego Królestwa kolonii po upadającym imperium. Jednak niezbyt dobrze znał ich język i jedyne, co umiał, to alfabet. Przypominając sobie okres wojny, zrozumiał, że również John czas ten spędził na Półwyspie Arabskim. I to właśnie po powrocie zaczął zachowywać się dziwnie. Szybko połączył fakty z księgą i starał się przetłumaczyć jak najwięcej tylko mógł. Nekronomia. Nie. Necronomicon. Odczytał na głos i od razu przeszedł go dreszcz po plecach. Zaczął przeglądać następne strony.
Tłumaczenie tekstu okazało się niemożliwe, więc Ron skupiał się na przerażających rysunkach pojawiających się co chwilę. Przedstawiały różne istoty. Niektóre wyglądały jak bezkształtne masy. Inne przedstawiały obrzydliwe stwory wyciągnięte z jakichś starych mitów. Jego uwagę zwróciła przede wszystkim istota o grubym, krępym cielsku, z którego pleców wyrastała para ogromnych, błoniastych skrzydeł, a na której głowie znajdowało się coś przypominające ośmiornicę. Ron szybko zrozumiał, że książka jest czymś w rodzaju bestiariusza, ale on sam nie przypominał sobie, aby jakikolwiek Arab wspominał kiedyś o którejś z istot. Nagle, przerzucając kolejną stronę, zamarł. Na rysunku znajdowała się humanoidalna postać o okropnym garbie, długich nogach i rękach, szczerząca się w ohydnym uśmiechu podczas rzucia mięsa. Ludzkiego mięsa struchła u jego nóg. To oni. Wydusił z siebie przerażony. Czuł, jak strach ściska mu gardło. Umysł mówił mu, że powinien uciekać tak szybko, jak to tylko możliwe. Jednak poza oryginalnym tekstem w tym miejscu znajdowała się jeszcze pojedyncza kartka, zapisana po angielsku. Gule. Przeczytał tytuł na głos i od razu poczuł uderzenie gorąca. Serce zaczęło walić mu jak oszalałe, a po karku spływał zimny pot. Będąc w Arabii, kilka razy ta nazwa obiła mu się o uszy. Tamtejsze ludy wierzyły, że są to zmarli pochowani bez należytej czci, którzy wrócili do życia i wałęsają się po ziemi. Opowieści o nich nie różniły się zbytnio od pogańskich wierzeń z Europy, toteż Ron uznał to za zwykły, prymitywny zabobon. Gule to zmarli, którzy powrócili do życia w wyniku zaniedbania ich pochówku. Żywią się ludzkim mięsem. W wyniku rozkładu ciała ich kończyny się wydłużają i robią się wątłe. Nogi często mocno się trzęsą, dlatego często poruszają się na czworaka. Tracą też masę mięśniową. Nie są więc zbyt silne, przez co zazwyczaj nie są w stanie zjeść żywego człowieka. Żywią się dawno zmarłymi zwłokami, rozkopując groby, mimo że świeże mięso jest dla nich dużo smaczniejsze. Nie należy ich jednak lekceważyć, gdyż na pewno nie są mniej inteligentni od ludzi, a doświadczenie śmierci często pomaga im w przyswojeniu wiedzy, szczególnie z dziedzin mrocznych i zakazanych. Należy unikać wszelkich kontaktów z tymi istotami, a przede wszystkim nie poruszać się nocą po cmentarzach. Na tym kończyła się notatka spisana zapewne przez Payne'a, ale gdy Ron obrócił kartkę, okazało się, że John pozostawił jeszcze coś. Zapisanego, a raczej nabazgranego chaotycznie. Coś, co bardzo ciężko było odczytać. Na początku sam w to nie wierzyłem. W końcu takie istoty są sprzeczne z nauką, którą znamy. Jednak to, czego nie znamy, okazuje się być dużo potężniejsze i mroczniejsze. Z początku moja wrodzona ciekawość kazała mi ich badać. Jaki ja byłem głupi. Myślałem, że uda mi się od nich uciec do Anglii, ale nie mogłem się bardziej mylić. Tam tylko nachodzili mnie we śnie i zmuszali do zabijania dzikich Arabów. Tu każą mi robić o wiele gorsze rzeczy. Ostatnio musiałem im zdobyć krew jakiegoś sparaliżowanego biedaka. Kiedyś próbowałem im odmówić, jeszcze gdy byłem w Arabii, ale wtedy pojawiło się coś gorszego, bezkształtnego. Coś, co było wściekłe na mnie. Oni nazywają to coś Azathoth, ale dla mnie najważniejsze było to, że zaraz potem wybuchła ta cholerna epidemia. Przeze mnie zginęło tyle ludzi. Jestem pewny, że to moja wina. Boję się, do czego mogą wykorzystać tę krew. Widziałem, jak wykonali z niej miksturę, której użyli na jeleniu. Biedne zwierzę prawie natychmiast padło sparaliżowane. Mogło ruszać tylko oczami. Ron w tym momencie przerwał czytanie,
i momentalnie zerwał się do ucieczki. Nie myślał nad tym nawet chwili. Zrozumiał już wszystko. Chciał tylko wydostać się z domu, nim sadystyczne monstra wrócą. Jednak kiedy tylko znalazł się w przedpokoju, usłyszał, jak ktoś wkłada klucz do drzwi. Rozejrzał się wokół, aby sprawdzić, jakie miał możliwości. Czy da sobie radę z czterema gulami? Miał swojego kolta, ale czy żywe trupy dało się w ogóle zabić? Nie chciał tego sprawdzać. Nie mógł jednak uciec z posiadłości, więc pozostało mu tylko ukrycie się. Szczęk zamka wyrwał go z zamyślenia. Pobiegł na górę, starając się nie wydawać żadnych odgłosów, i wszedł do pierwszego pokoju. Gdy tylko zamknął się w środku, słyszał skrzypnięcie drzwi wejściowych, a zaraz potem głośne kroki, które jednak po chwili stały się cichsze. Więc Ron, przynajmniej na moment, mógł odetchnąć z ulgą. Tylko że w tym momencie zauważył, że okropny zapach stęchlizny zdecydowanie nasilił się w pokoju, w którym się schował. Gdy rozejrzał się, zrozumiał, że znajduje się w dawnej sypialni Johna Payne'a. Na środku pokoju znajdowała się podłużna drewniana konstrukcja. W normalnej sytuacji nie byłoby to coś niezwykłego dla Sir Winksa, gdyż wystawianie niedawno zmarłych w otwartych trumnach, aby członkowie rodziny mogli się z nimi pożegnać, było powszechną tradycją. Ron mimowolnie podszedł bliżej i w nikłym świetle padającym zza okna dostrzegł coś, co prawie ścięło go z nóg. Tylko fakt, że to oznaczałoby pewną śmierć, powstrzymał go przed krzyknięciem na cały głos i z wymiotowaniem na podłogę. Spodziewał się zobaczyć martwego sąsiada w trumnie, lecz rzeczywistość była dużo gorsza. Ku jego przerażeniu ciało było pożarte od pasa w dół, a także miało rozerwane ręce. Wszędzie leżały fragmenty jego rozszarpanych organów, ale najgorsze było to, że John jakimś cudem wciąż żył. Patrzył przerażonymi oczami na swojego sąsiada. Ron prawie rozpłakał się, widząc cierpienie, jakie przechodził Payne. Wtedy usłyszał głośne kroki na schodach. Ghoul szedł do niego. Szybko podszedł do okna. Było zaryglowane na stałe. Nie miał dokąd uciec. Niewiele myśląc, wszedł do szafy, modląc się, aby potwór do niej nie zajrzał. W środku panowała całkowita ciemność. Nie widział nic, co działo się w pokoju. I mógł tylko domyślać się po dźwiękach. Ktoś w końcu wszedł do środka. Witam, panie Payne. Mam nadzieję, że się pan nie nudził, kiedy mnie nie było. Musiałem wraz z towarzyszami podjąć decyzję, co z panem teraz zrobić. Niestety nie mam dobrych wieści. Przyszedłem się pożegnać. Ale wszyscy doceniamy to, co pan zrobił. Zdradzę panu w sekrecie, że zbliżają się mroczne czasy. Wojna jeszcze gorsza od tej, na której pan był. Wie pan, ilu zmarłych jest wyrzucanych jak stare szmatki podczas wojny? Masowe groby to miejsce, gdzie rodzą się tacy jak ja. A zapewniam, że takich już niedługo będzie od groma. Teraz, jak pan wie, nie ma nas aż tak dużo, ale za niedługo będą dziesiątki, a może i setki tysięcy. Pomógł nam pan wymyślić świetny sposób na zdobywanie pożywienia. Specyfik działa aż nadspodziewanie dobrze. Nie myślałem, że będzie pan w stanie żyć, pomimo tego, jak pana wykorzystujemy. A tu proszę, taka miła niespodzianka. W tym momencie Ron usłyszał, jak mężczyzna zaczął mlaskać. Winksowi zrobiło się niedobrze na samą myśl, że tuż obok ktoś właśnie spożywa żyjącego wciąż człowieka. Ale to już niestety koniec. Pojutrze ma pan pogrzeb.
Oczywiście nie wystawimy pana w trumnie. Nie w takim stanie. Powiem, że pańską wolą było zostać skremowanym. W tym momencie Ron usłyszał dźwięk rozpalanej zapałki, a przez szpary szybko do jego nozdrzy dotarł zapach siarki. Fakt, że będzie pan to musiał czuć tak długo, bardzo mnie smuci. Proszę mi wierzyć, ale przynajmniej nie będzie pan krzyczał. Chwilę później woń gnijącego mięsa została stłumiona przez zapach spalenizny, a w pokoju szybko robiło się gorąco. Sir Winks dobrze wiedział, co to oznaczało. John płonął żywcem. Bezbronny, który nie mógł nawet krzyczeć z bólu, smażył się tuż obok niego na popiół. Ron usłyszał spokojne kroki, które zbliżały się w stronę szafy, w której się schował. Zacisnął dłoń na kolcie, gotowy wystrzelić, kiedy tylko wróg otworzy drzwi. Po chwili kroki ucichły. Mężczyzna był pewien, że plugawy potwór stoi tuż po drugiej stronie. Wstrzymał na moment oddech. Zamknął oczy i spróbował uspokoić walące serce. Wtedy poczuł dziwne uczucie w całym ciele. Jakby zawirowanie. W dodatku lekkie mrowienie. Kiedy otworzył oczy, ku jego zdziwieniu nie otaczała go ciemność szafy, a widział sufit swojej własnej sypialni. Nie stał, zgnieciony w małym pudle, lecz leżał. To był tylko sen. To był tylko sen. Pomyślał uradowany i chyba nigdy wcześniej nie czuł takiej ulgi. Kiedy już się uspokoił, zaczął się zastanawiać, ile z tego było faktycznie wytworem jego wyobraźni i co powinien teraz zrobić. Strasznie bolała go głowa, więc najpierw postanowił wstać i się przewietrzyć. W tym momencie poczuł, że jego kończyny są zdrętwiałe i nie potrafi nimi poruszyć. Świadomość po przebudzeniu powoli do niego wracała i w końcu przerażony odkrył, że nie może nawet drgnąć niczym poza samymi oczami. Po chwili zrozumiał, że nie leżał w swoim łóżku i to nie był jego pokój, lecz sypialnia Payne'a, a on leżał w tej samej trumnie. Chciał wrzeszczeć przerażony, lecz jego usta nawet nie drgnęły, a gardło tylko zaciskało się ze strachu, powodując u niego duszności. Nagle z ciemności wyłoniła się obrzydliwa, gnijąca twarz starego mężczyzny o długim, spiczastym nosie, czarnych, przekrwionych oczach i wysuszonych na wiór ustach, które wykrzywiały się w obrzydliwym grymasie, szczerząc kilkoma czarnymi, ostrymi zębami. Witam, panie Winks. Cieszę się, że pan skorzystał z mojego zaproszenia na posiłek. Nie uwierzycie, jaki mój nowy sąsiad to niesamowity i wspaniały człowiek. Nie wiem, skąd wie, że pije yerbę. Przyniósł mi duże zapasy yerby. Co więcej, przyniósł mi specjalną wodę. Powiedział, że jak naleję sobie tej wody do naczynia, będę zupełnie inaczej się czuł. Będę zdrowy, będę pełen energii, pełen życia. Coś niesamowitego. Nie wiem, czy działa, bo na razie czuję, że tej energii zaczyna mi brakować. Robi się troszeczkę śpiący. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się dzisiaj z wami, życzyć wam miłego tygodnia i widzimy się już za tydzień w kolejnej historii z Creepy Wyzwania. Do zobaczenia.